Na film zaprasza zespół szkół ponadgimnazjalnych nr 2 w Stalowej Woli. Witajcie w kolejnym odcinku krótkiego treningu. Dziś zajmiemy się przedmiotem, który pojawiał się na fotografiach z naszych planów zdjęciowych do siłowni umysłu, czyli klapsem filmowym. A więc czas, start! Klaps filmowy jest przedmiotem służącym do synchronizacji dźwięku i obrazu podczas kręcenia filmów. Wykorzystywany jest, co oczywiste, w profesjonalnym przemyśle filmowym, ale również w amatorskim filmowaniu, ponieważ coraz częściej dźwięk nagrywany jest za pomocą mikrofonu zewnętrznego. W amatorskim filmowaniu klaps można zastąpić klaśnięciem w ręce, ale użycie go ułatwia pracę montażyście, ponieważ charakterystyczny dźwięk uderzających o siebie dwóch deseczek, z których zbudowany jest klaps, łatwo można znaleźć na wykresie fali dźwiękowej podczas montażu filmu. Ponadto na klapsie zapisuje się kilka istotnych informacji ułatwiających rozróżnienie scen i ujęć filmu. Jest to ważne, ponieważ montażysta zazwyczaj nie uczestniczy w procesie nagrywania. W górnej części profesjonalnego klapsa znajdują się kolorowe paski pomagające ustalić, czy poprawnie został ustalony balans bieli lub ekspozycję. Pierwotnie paski te były tylko biało-czarne, co pozwalało za ich pomocą skontrolować ustawienie ostrości. Kolejnym elementem klapsa są pola informacyjne, w których znajdują się tytuł produkcji, numer rolki z filmem, a w dzisiejszych czasach numer karty pamięci, na której zarejestrowany został film, numer aktualnej sceny oraz numer ujęcia wraz z liczbą dubli. Pól z reżyserem, kamerzystą oraz datą raczej nie trzeba nikomu objaśniać. Dodatkowo na profesjonalnym klapsie powinny znaleźć się informacje o tym, czy scena rejestrowana była w dzień czy w nocy, wewnątrz czy na zewnątrz budynku. Na klapsie zapisuje się również informacje o użytym filtrze. Potrzebą synchronizacji dźwięku oznacza się na klapsie, zaznaczając synk. Natomiast w ujęciu bez dźwięku zostanie zaznaczone pole MOS. Nadmienimy jeszcze, że nowoczesne klapsy wyposażone są w cyfrowy wyświetlacz, co przydaje się, gdy ujęcia kręcone są przy niskim natężeniu światła. Jak widzicie, klaps jest niezbędny podczas profesjonalnego kręcenia filmu, a i przy amatorskich zabawach z filmem może być użyteczny. Jeżeli masz jakieś pytania, na które chciałbyś, abyśmy udzielili odpowiedzi, napisz nam o tym w komentarzu i nie zapomnij ocenić, czy ten format przypadł Ci do gustu.